Ciemność i światłość. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, mamy w wersecie drugim takie słowa. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Doprawdy było to miejsce, w którym działać mógł jedynie Bóg. Bóg sam znajdował się pośród stworzenia. Wówczas nie było w nim jeszcze miejsca dla człowieka, dopóki jak każdy inny człowiek, znaczy każda inna istota stworzona, nie stał się obiektem stwórczej mocy Boga. Ze swojego wiecznego mieszkania światłości Bóg spoglądał na pustkowie i upatrzył w nim miejsce, na którym miały się spełnić wszystkie jego odwieczne, cudowne zamysły i plany. To tutaj jego umiłowany syn miał żyć, działać, składać świadectwo, przelać krew i umierać, aby zgubionym światom objawić cudowne tajemnice doskonałości Bożej. Wszędzie panowała ciemność i nieład, ale Bóg jest Bogiem światłości i porządku. Uczy nas tego pierwszy list Jana, 5 rozdział. Ciemność i nieład, czy to w naturalnym, moralnym, czy też duchowym sensie, nie mogą ostać się w Jego obecności. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Unosił się poniekąd w zamyśleniu nad miejscem swej przyszłej działalności. Doprawdy, cóż za ciemne, ponure miejsce. Miejsce roztaczające nieograniczone pole działania przed Bogiem światłości i życia. Jedynie On był w stanie rozproszyć ciemność, wywieść życie, zaprowadzić porządek w miejsce chaosu i utworzyć firmament pomiędzy masą wód, miejsce, w którym spokojnie mogłoby rozwijać się i kwitnąć życie. Były to postanowienia i przedsięwzięcia godne samego Boga. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość, i stała się światłość. Jak mówi Księga Psalmów, 33 rozdział, 9 werset. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Niewiara może pytać, jak i kiedy. Odpowiedź brzmi: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Tak uczy nas list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset. Zadowala ona duszę, która pragnie dać się pouczyć. Mądrość świata może kiwać nad nią z politowaniem głową, uśmiechać się pogardliwie, nazywając ją niewiedzą, naiwnością i łatwowiernością, która przystoi może zamierzchłym czasom ciemnych ludów, ale z pewnością nie ludziom wykształconym, żyjącym w oświeconej epoce, której to nauka zaznajomiła nas z faktami, o których nasi przodkowie nie mieli nawet bladego pojęcia. Cóż za mądrość, cóż za uczoność. Nie, mój drogi, co za głupota i cóż za absurd. Jakaż przerażająca ślepota i totalna niezdolność pojęcia celu napisania Pisma Świętego. Z pewnością Bóg nie zamierzył, by wykształcić nas na naukowców. Jego wzniosłym zamiarem jest wprowadzenie nas przed Jego obecność jako świadomych i pełnych podziwu czcicieli, których serca i umysły zostały
otworzone i są pouczone przez Jego święte Słowo. Z pewnością nie jest celem Boga uczynienie z nas astronomów lub geologów, czy też zajęcie nas szczegółami, które mikroskop lub teleskop stawiają przed każdym dzieckiem w szkole. Bożym wzniosłym zamiarem jest wprowadzenie nas przed Jego obecność jako świadomych i pełnych podziwu czcicieli, których serca i umysły zostały otworzone i są pouczone przez Jego święte Słowo. To nie wystarcza jednak tak zwanym filozofom. Nie, oni chwytając raczej za teleskop, za pomocą którego odkrywają odległe światy, pogardzają tym, co w swojej opinii mają za zabobonność ludzi o wąskich horyzontach i ograniczonej inteligencji, za jakich uważają pobożnych uczniów Słowa Bożego. Albo też czynią to samo, zstępując w głębiny ziemi, aby badać jej warstwy, twory i skamieniałości, które, jak sądzą, uzupełniają niekompletne i pełne braku wypowiedzi Pisma, lub nawet całkowicie je wykluczają i obalają. Z takimi sprzecznymi twierdzeniami błędnej rzekomej nauki, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza 6,20, nie mamy nic wspólnego. Wierzymy, że wszystkie prawdziwe i wiarygodne odkrycia, czy to na ziemi, czy we wszechświecie, zawsze są zgodne z wypowiedziami Słowa Bożego. Jeśli tak nie jest, to każdy szczery przyjaciel Pisma odrzuci je jako czczy wymysł ludzki niezasługujący na uwagę. Taka postawa udziela każdemu szczeremu sercu prawdziwego, głębokiego pokoju w czasach, które tak obfitują w uczone spekulacje, hipotezy i stwarzające pozór mądrości dysputy. Niestety, jednak aż nazbyt często zdradzające ślepy racjonalizm i rażącą niewiarę. To absolutnie nieodzowne, aby ludzkie serce zostało mocno utwierdzone w przekonaniu co do niepodważalnego autorytetu i doskonałości i Bożego natchnienia Świętej Księgi. To właśnie w tym przekonaniu zawiera się jedyna skuteczna broń przeciwko racjonalizmowi z jednej, a fałszywym, przesądnym i pełnym zabobonów wierzeniom z drugiej strony. Dokładna znajomość Słowa Bożego i całkowite podporządkowanie się pod Jego autorytet są obecnie najważniejszymi warunkami do posiadania stabilnego gruntu pod nogami. Oby Pan pomnożył w swej łasce obficie zarówno jedno, jak i drugie pośród swego ludu. I widzimy w 4 i 5 wersecie: i widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Tutaj widzimy dwa znaczące symbole, które w całym Słowie Bożym znajdują często zastosowanie. Obecność światła lub też jego brak decydują o tym, czy panuje dzień czy noc. Co więcej, jest tak nie tylko w świecie przyrody. Również w dziejach dusz znajdujemy odzwierciedlenie tej prawdy. Istnieją bezsprzecznie dzieci światłości i dzieci ciemności. Jest to bardzo poważne rozróżnienie. Wszyscy, którzy zostali oświeceni promieniami światła życia, którzy naprawdę zostali nawiedzeni poprzez światło i z wysokości, jak mówi nam Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 78 werset, światło i z wysokości. Wszyscy, którzy oglądali oczami Ducha światło poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym, jak mówi nam drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Ci wszyscy, niezależnie od tego, kim są i gdzie się znajdują, należą do pierwszej grupy, są dziećmi światłości i synami dnia. Natomiast wszyscy inni, którzy z natury znajdują się pogrążeni głęboko w ciemności, ślepocie i niewierze,
którzy nie wpuścili jeszcze do swego serca promieni słońca sprawiedliwości, są jeszcze otoczeni gęstą, nieprzeniknioną ciemnością strasznej duchowej nocy. Są dziećmi ciemności, są synami nocy. Jeśli czytasz pierwszą księgę Mojżeszową, zatrzymaj się na chwilę i w obecności tego, który bada serca, zadaj sobie pytanie szczerze, do której z tych dwóch grup należysz. Nie ma wątpliwości, że twoje miejsce znajduje się w jednej z nich. Możesz być ubogi, pogardzany i niewykształcony, ale jeśli łaska Boża stworzyła więź, która łączy cię nierozerwalnie z Synem Bożym, czyli światłością świata, bo Syn Boży jest światłością świata, światłem świata, to możesz być pewny, że jesteś naprawdę synem dnia i już niedługo będziesz świecił na zawsze niczym gwiazda w niebiańskiej wspaniałości tam, w wieczności, gdzie słońcem i centrum wszystkiego będzie nieustannie baranek, jakby zabity. Nie jest to twoja własna zasługa. Jest to wynik doskonałego planu Boga i jego działania w twoim sercu. Boga, który w swej niepojętej łasce i miłości podarował ci w Jezusie światło i życie, radość i pokój. Jeżeli jednak nie poznałeś jeszcze świętego, uzdrawiającego działania i wpływu Bożego światła i twoje oczy nie zostały jeszcze otworzone, aby dojrzeć Synu Bożym jakiekolwiek piękno, to wiedz, że nawet jeśli masz nieprzeciętną inteligencję i zgłębiłeś wszelkie skarby filozofii i ludzkiej mądrości, a twoje imię nosi wszelkie naukowe stopnie i tytuły, jakie tylko można zdobyć na uniwersytetach i akademiach, to i tak jesteś synem nocy. Zgubionym dzieckiem ciemności. Jeżeli śmierć zaskoczy cię w twoim obecnym stanie, znajdziesz się w ramionach przerażającej ciemności, nigdy nie kończącej się wiecznej nocy. Dlatego nie czytaj ani kartki żadnej innej książki, jak tylko Słowa Bożego, i zwróć się pilnie do Boga, dopóki nie znajdziesz zadowalającej i kojącej odpowiedzi na to ponaglające pytanie, czy jesteś częścią światłości, czy częścią ciemności.